Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Selekcjoner kadry narodowej piłkarek ręcznych gości na Dolnym Śląsku. W czwartek Leszek Krowicki pojawił się na treningu młodych adeptów Szczypiorniaka ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Zagłębie Lubin. Korzystając z okazji i zaproszenia przed zgrupowaniem kadry kobiet, Leszek Krowicki odwiedził Lubin i poprowadził trening Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Mam dużą satysfakcję trenując z młodymi ludźmi, bo nie ukrywam, kocham to, co robię i chciałbym tą miłość w jakiś sposób przelewać dalej, aczkolwiek one są tak zaangażowane i pokazują, że chyba też zakochane w piłce ręcznej są. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin powstało 1 września 2017 roku i jest szkołą ponadgimnazjalną o 3-letnim okresie szkolenia. Inne miasta i inne szkoły mogą nam pozazdrościć, bo nieczęsto się zdarza, żeby trener kadry przyjeżdżał i dzielił się swoim doświadczeniem z innymi trenerami naszymi, którzy obserwują trening. I myślę, że też to jest bardzo duże... Bardzo duży efekt osiągnie to treningowy, dydaktyczny dla naszych młodych zawodniczek. Naprawdę dużo da i tym dzieciakom, i nam, trenerom, którzy pracujemy tutaj w Zagłębiu. A w Zagłębiu, tak jak już powiedziałeś, mamy bardzo dużo dzieci. Bardzo dużo dzieci szkolimy i teraz to ta Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która powstała tutaj w Zagłębiu Miedzianym. Dla uczniów SMS-u wizyta selekcjonera kadry Leszka Krowickiego to wielkie wyróżnienie i nobilitacja. Dla samej szkoły to doskonała promocja. Każda z tych młodych adeptek piłki ręcznej gdzieś na pewno marzy o grze w reprezentacji. Niektóre już spotkały się z tym w juniorkach, ale większość wciąż to pozostaje w ich sferze marzeń. W związku z tym to już jest taki pierwszy bodziec, prawda? Czuję się w ten sposób jakoś wyróżnione. Ja osobiście się cieszę, że do tego treningu tutaj doszło, bo Lubin od lat stara się pracować z dużą ilością młodzieży, bo to jest i zespół szkół sportowych numer 7 i w tej chwili Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Kadra zbierze się 27 stycznia w Kobierzycach. W tym samym dniu w Lubinie odbędzie się mecz PGNiG Superligi Kobiet pomiędzy miejscowym Metrako Zagłębiem a Startem Elbląg. Konsultacja szkoleniowa potrwa do 30 stycznia. Piłkarze KGHM Zagłębia przebywają aktualnie na zgrupowaniu w tureckim Belek. Podczas 5. dnia obozu klubowa telewizja rozmawiała z asystentem trenera Bena Vandila, Pawłem Karmelitą. Udaje się realizować wszystko, co założyliśmy. No, warunki na to pozwalają. Można powiedzieć, że pogoda też na to pozwala. Jest trochę deszczowo, ale można powiedzieć, że jak wychodzimy na boisko, to przestaje padać, a jak pada, to fajnie pada, także się chce trenować. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że w 100% wszystko zostało zrealizowane. Wczoraj pierwsza drużyna zagrała pierwszy w tym roku 2019 sparing z węgierskim Újpest. Jakie macie przemyślenia po tym meczu? Jak to wyglądało z waszej strony kadry szkoleniowej? Najważniejsza rzecz jest taka, że był to mecz, pierwszy z tych meczów, nazwijmy to, selekcyjnych. No, dla nas najważniejszy mecz jest z Lechem Poznań i kolejne mecze mistrzowskie. No, to są mecze, w których zawodnicy rywalizują o miejsce w składzie, w którym przygotowują się do tego meczu. Wynik cieszy, można powiedzieć. Wynik zadowala, ale ten wynik nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, że każdy z tych zawodników zaprezentował się z bardzo dobrej strony i to jest chyba najważniejszy plus tego meczu. Zobaczymy w kolejnych meczach, prawda, jak to będzie, no ale wierzymy, że te mecze też pokażą, że każdy z chłopaków chce rywalizować i chce walczyć o tą pierwszą jedenastkę. Szczypiorniści Chrobrego Głogu wspierają podopiecznych Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Amicus. Przed meczem z MMTS-em Kwidzyń wolontariusze będą zbierać koce, kołdry, poduszki i poszewki, czyli wszystko to, co pozwoli przetrwać bezdomnym psom zimę. Czyli każde zwierzę ma takie szczęście, że trafi do ciepłego i dobrego domu. Tym, którym się to nie udało, możemy pomóc. Serdecznie zapraszamy na zbiórkę dla naszych zwierząt podopiecznych Amicusa, czyli
psów, kotów. My mamy też dwa chomiki. Królik wczoraj pojechał do domu, więc już nie. I mysz odskoczka. W tej chwili na obiekcie tutaj, w którym jesteśmy, przebywa około 60 psów, w tym 9 szczeniaczków w biurze razem z mamusią. I prawie 60 kotów, które mamy rozłożone, część na kwarantannie jako nowe, takie polega, którym trzeba pomóc, bo są chore i gotowych do adopcji w kociarni. Przyłączcie się do naszej wspólnej akcji z Amikusem podczas środowego meczu z Kwidzynem. Liczymy na Was. To był Sport Telewizji Regionalnej.pl. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu.